mamy już kaski na głowach, a więc zaczynamy. 3 rundy po 2 minuty, rywalizacja Muay Thai. Z odwrotnej pozycji reprezentant Austrii. Świetny front teraz w wykonaniu Michała Zabłockiego. Mamy chwilę klinczu. Chciałoby się krzyknąć na to kolano. Nieco na granicy przepisów. Dobry teraz front kick w wykonaniu Bleona. Raz lepiej. Jeszcze raz te kontruje tym tipem. Oj. No niestety, za wcześnie pochwaliłem, no ale ten obrazek może być bardzo częsty w tej walce. No, gdy mamy rywalizację zawodników, gdzie jeden walczy z zwrotnej pozycji, to wtedy często jest trafiany w krocze. Zresztą ten wewnętrzny low kick. Dziękuję bardzo Darii Stefanowskiej za informację, że w ławkach jest zimniej. No i tak, polski biegun zimna, to polski biegun zimna. Jesteśmy lepsi od Wiednia. Wracamy do rywalizacji, teraz próba krótkich ciosów Michała Zabłockiego. Jest kolano, oj, chyba tam zamroczony przez chwilę zastanawiał się, co zrobi sędzia. Zabłocki rusza bardzo mocno, te ciosy sierpowe dochodzą do głowy, znów będzie szukał pewnie kolana podopieczny trenera Patryka Szyszki, ale we wszystko wmieszał się Adam Drygalski, który przerywa nam tą rywalizację i wracamy do dystansu. Pro wysokiego kopnięcia z zakrocznej nogi Mawashi Geri w wykonaniu Bleona. Raz depi, znów rusza mocno Zabłocki do przodu. Te ciosy sierpowe wydaje się znów być podłączony. Bleon raz depi, zobaczmy jak to się nam rozwinie. No trochę tego tajskiego klinczu mamy, ale brakuje tych kolan w wykonaniu reprezentanta Polski. Ale teraz piękny prawy krzyżowy Polaka. Jeszcze jeden dochodzi do głowy, a więc tutaj jest duża szansa. Pachnie nam liczeniem w tym pojedynku. Szuka, celuje niczym wytrawny snajper Michał Zabłocki w tym pojedynku. Lewym ustawia, prawym wystrzela i wstrząsa swoim oponentem. Teraz piękne kolano w okolicach przepony, jeszcze próba wycięcia. No, nic nie może zrobić jak na razie w tym pojedynku. Jest tłem tylko dla reprezentanta Alfa Gymu, Bleon Razdepi. No, piękna pierwsza runda w wykonaniu zawodnika Alfa Gym. To na naszych ekranach właśnie Michał Zabłocki, reprezentant Suwałk. Alfa Gym, dość nowy klub na mapie w polskiego kickboxingu, założony przez Patryka Szyszkę, wcześniej reprezentant między innymi prosto Street Fighter, przez jakiś czas mieszkał w Warszawie, ale o samym Patryku więcej opowiem już podczas jego walki. On teraz skupił się właśnie na prowadzeniu tych młodych zawodników, na rywalizacji, no i jak widać, coś nie coś potrafi. I rozpoczynamy. Runda druga, cały czas z odwrotnej pozycji Bleon Razdepi, leworęczny reprezentant z Silbrücken Gym. Miał minutę, żeby odpocząć, no, powstrząsane tymi świetnymi prawymi krzyżowymi przez Michała Zabłockiego. Teraz próba przewrócenia rywala w tym klinczu przez zawodnika z województwa podlaskiego. Znów próba wysokiego kopnięcia, tym razem z wykrocznej nogi przez Austriaka. Świetny teraz front kick na twarz. No pamiętamy te walki Błakawa z Masato, gdzie Błakaw po niesłusznych rundach dodatkowych już zaczął kopać właśnie fronty, które są na twarz, które są oznaką właśnie braku szacunku dla przeciwnika. Tutaj oczywiście o braku szacunku jak na razie mówić nie możemy. No, dobry wewnętrzny low kick w wykonaniu Bleona Razdepi. Jeszcze tip zawodnika z Austrii. No, obudził się trochę nam Austriak, przestał oddawać pola, świetnie kontroluje, gdzieś kontroluje teraz, jeszcze dobry front w wykonaniu Razdepi, clinch.
Więc zobaczmy, może trochę za dużo sił traci w tych klinczach, tych przepychankach. Michał Zabłocki, na razie ta runda nie układa się aż tak dobrze po myśli Polaka jak premierowe starcie. Piękny prawy krzyżowy, w końcu doszedł, uruchomił tu prawą rękę reprezentant Alfa Suwałki. Jest piękny, jeszcze raz, aż ta głowa odbiła się od karku zawodnika z Austrii. No doskonały, ten prawy krzyżowy naprawdę robi świetną robotę w wykonaniu Michała Zabłockiego. Na szkoda, chciałbyś być Michał, używa jak najczęściej tylko prawa ręka, bezpośredni prawy, no ale takie komendy mogą iść tylko z narożnika, więc wybaczą Państwo, ale się przejdę. No miejmy nadzieję, że Michał znów uruchomi prawą rękę. Teraz na moment widzieliśmy jego przeciwnika, Bleona Razdepi, instruowanego przez trenera. No i zobaczmy, co nam przyniesie runda trzecia. Runda druga niezwykle wyrównana. Dobre momenty jednego i drugiego. Teraz nawet kopnięcie boczne pokazał nam Bleon Razdepi, a więc no tutaj widać, że trochę tego full kontaktu także liznął reprezentant Silbrücken Gym. Jakiś kłopot z kaskiem zgłasza nam Austriak, ale bardzo szybko problem usunięty. Świetny teraz ten lewy krzyżowy, doskonale ustrzelił tam Polaka tym uderzeniem Razdepi. Świetnie kontroluje dystans. No te tipy doskonałe w wykonaniu Leona Razdepi. Powinien jak najczęściej używać, bo naprawdę robią przewagę. Spróba. Piękna kombinacja w wykonaniu Michała. Właśnie tak to powinien robić reprezentant Alfa Gym Suwałki. Pojawiło się jakieś rozcięcie, chyba zderzenie głowami. Tam kość policzkowa przecięła policzek naszego zawodnika. Świetnie teraz wyłapane te wysokie kopnięcie na rękawice. Piękny prawy krzyżowy w wykonaniu naszego zawodnika. I znów moment klinczu. No dobrze, dobrze, nie siłuje się tutaj, nie traci sił Michał Zabłocki, żeby gdzieś przewracać oponenta. I znów jest ten bezpośredni prawy, właśnie ten bezpośredni prawy, który jeszcze raz dochodzi celu, a więc kolejne te małe punkciki na koncie reprezentanta Alfa Gym Suwałki. I jeszcze raz taki prawy kontrolujący zamachowy w wykonaniu Michała Zabłockiego. I świetny podkrótkowy. Tutaj pokazuje Michał Zabłocki sędziemu, chwila teraz gorszej dyspozycji. Rozkręca nam się Bleon Razdepi w tej trzeciej rundzie. I koniec. Gonko znajmie nam, że to jest koniec tego pojedynku, a więc no jesteśmy ciekawi, czy Bleon Razdepi, czy Michał Zabłocki, ale wielkie brawa dla obu zawodników, to było naprawdę ciekawy pojedynek stojący na dość wysokim poziomie technicznym, jeżeli chodzi o tą galę. Naprawdę, jak do tej pory, jedna z lepszych walk. Tutaj sędzia Michał Zając, znany z gal WKF-u, przekazuje karteczkę, więc za moment poznamy werdykt. Sebastian Pastor und Jodro Malki. Der Sebastian Pastor und Jodro Malki bitte in den Ring. Thank you.
Fabian Sieger hat dieses Kampfes noch einmal dreimal zwei Minuten Schlag. Ist Blomberecke!